Akcja filmu rozpoczyna się w futurystycznej Japonii. Rząd wdrożył złożoną ogólnokrajową zasadę o nazwie Czerwone Nici Nauki. Zgodnie z tą zasadą, gdy dana osoba kończy 16 lat, rząd przydziela jej romantycznego partnera. Partnerzy są wybierani po szeroko zakrojonych badaniach dotyczących obu stron, takich jak ich hobby, nawyki, rodziny itd. Głównym celem tego prawa jest zachęcanie do udanych małżeństw i walka z coraz niższymi wskaźnikami urodzeń, które zagrażają brakowi siły roboczej w Japonii. Z biegiem lat system okazał się owocny, ponieważ prawie 100% małżeństw zaaranżowanych przez rząd z powodzeniem rodzi potomstwo i rzadziej się rozwodzi. Jedyną wadą prawa jest to, że ludzie czasami zakochują się przed ukończeniem 16 roku życia i nie chcą, aby rząd ingerował w ich życie miłosne. W takich przypadkach CI, którzy nie przestrzegają umowy, ponoszą kary i otrzymują mniej przywilejów jako obywatele. Główną bohaterką filmu jest wesoła licealistka o imieniu Aoi. Niedługo skończy 16 lat i jest bardzo podekscytowana faktem, że w końcu spotka miłość swojego życia. Wszyscy jej przyjaciele również są podekscytowani, ponieważ z niecierpliwością czekali na 16, odkąd pamiętają. Dzisiaj, o 12 w nocy, Aoi otrzyma federalne powiadomienie zawierające wszystkie podstawowe informacje o jej wybranku. Nie może się doczekać powiadomienia i przez cały dzień jest na nogach. Wracając do domu, Aoi spotyka swoją najlepszą przyjaciółkę z dzieciństwa, Yuto. Dziewczyny w szkole zachwycają się nim, ponieważ jest jednym z najprzystojniejszych uczniów. Jednak Yuto nie interesuje się nimi, ponieważ jest zakochany w Aoi. Często próbował wyznać swoje uczucia, ale zawsze się wycofywał, ponieważ jest zbyt nieśmiały. Jest szczęśliwy, będąc jej najlepszym przyjacielem, ale teraz, gdy ona ma znaleźć kogoś do kochania, Yuto martwi się, że ich przyjaźń się rozpadnie. Gdy rozmawiają o różnych rzeczach, Yuto żartobliwie wspomina, że była jego pierwszym pocałunkiem. Scena przechodzi do retrospekcji, gdy oboje byli jeszcze w szkole podstawowej. Podczas corocznego programu Yuto dostał rolę księcia, jednak Aoi przydzielono rolę dzikiego kwiatu. Tak bardzo chciała być księżniczką, że w kulminacyjnym momencie dramy pociągnęła Yuto i pocałowała go. Do dziś śmieją się z tego incydentu. W następnej scenie Aoi, jej rodzice i wujek jedzą urodzinową kolację w jej domu. Nawet rodzice Aoi są podekscytowani powiadomieniem, które jest zaplanowane za kilka godzin. Rodzice Aoi również poznali się dzięki programowi rządowemu, ale jej wujek wciąż nie jest żonaty. Zawsze był to temat, o którym nikt nie lubił rozmawiać, więc Aoi nie drąży go. Później dostaje sukienkę, którą zakłada do łóżka. W miarę upływu czasu staje się coraz bardziej zdenerwowana, ale wtedy Yuto dzwoni do niej. Spotykają się na zewnątrz, a on wręcza jej prezent na urodziny. Jest to figurka pingwina, która pasuje do jej pokoju. Yuto wie wszystko o Aoi, na przykład jak dotyka swoich włosów, kiedy kłamie. Z łatwością odkrywa, że jest zdenerwowana, gdy dotyka swoich włosów i twierdzi, że tak nie jest. Aby ją uspokoić, postanawiają odtworzyć, jak przedstawi się swojemu wybrankowi. Aoi zaczyna mówić o sobie, co sprawia, że Yuto odczuwa szereg emocji, zwłaszcza, że patrzy na niego tak, jak patrzyłaby na swojego chłopaka. Przerywa jej i wyznaje miłość, zaskakując Aoi. Próbuje ją również pocałować, ale ona w szoku wycofuje się. Yuto jest oszołomiony i nie może zrobić nic poza przeprosinami. Zanim mogą dalej rozmawiać, przerywa im mecz Aoi o imieniu Sokuke. Przedstawia się i daje jej bukiet kwiatów. Mężczyzna jest lepszy niż sobie wyobrażała i jest oszałamiająco przystojny. Zahipnotyzowana jego obecnością, Aoi zapomina o Yuto. Mężczyzna gratuluje im i zaraz potem wychodzi, dając pozostałej dwójce trochę czasu na rozmowę. Aoi odwraca się w stronę swojego księcia z podekscytowaniem, ale on wymienia miejsce i czas, po czym odwraca się i gwałtownie odchodzi. Biedna dziewczyna zastanawia się, czy śni, zanim wraca do domu. Następnego dnia spotykają się we wspomnianym miejscu, które okazuje się być elegancką restauracją. Dowiadujemy się, że ojciec Sokuke jest prezesem dużego szpitala, a Sokuke ma pewnego dnia odziedziczyć bogactwo i pozycję. Chce również pójść na studia medyczne. Jest inteligentny i ambitny, ale nie lubi rozmawiać. Aoi kontynuuje rozmowę, aby przeciąć niezręczność, ale chwilę później Sokuke ją zatrzymuje. Wyciąga ją na zewnątrz, sprawiając, że się rumieni z powodu ich połączonych rąk. Sokuke pytają, kim jest Yuto, ale przerywa jej, zanim odpowie. Nie obchodzi go, jaką dziewczyną jest Aoi i uważa ich związek za społeczną formalność. Dlatego nawet jeśli ma więcej chłopaków, którymi jest zainteresowana, nie przeszkadza to Sokuke. Aoi próbuje wyjaśnić, że nie jest taka, ale Sokuke ponownie ją ucisza. Następnego dnia w szkole koleżanki zazdroszczą jej, że ma bogatego i gorącego chłopaka. Aoi zgadza się, ale w głębi duszy nie wie, co czuć do Sokuke. W następnym tygodniu idą na kilka randek, z których wszystkie nie podobają się Aoi. Sokuke chodzi za niej zbyt szybko, niewiele mówi i nigdy się nie uśmiecha.
W pewnym momencie Aoi ma wrażenie, że ktoś grozi mu, że się z nią umówi. Mając dość, pewnego dnia przebiera się za rzekomo bogatą damę, która pasuje do jego statusu. Przebranie jest przesadzone, ale Sokuke nie komentuje tego. Aoi ponownie próbuje nawiązać rozmowę, ale on zbywa ją prostymi odpowiedziami. Pyta nawet, czy powiedział o niej swoim przyjaciołom, ale Sokuke uważa to pytanie za oburzające, ponieważ nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Aoi opuszcza restaurację po kolejnej nieudanej randce, tracąc nadzieję, że kiedykolwiek się z nim dogada. Następnie spotyka Yuto, który radzi jej, aby poznała jego rodziców i dowiedziała się o nim więcej, aby rozmowy były bardziej znaczące. Aoi zgadza się i idzie do jego domu następnego dnia. Matka Sokuke jest miła, ale jego ojciec jest bardziej surowy. Prosi Aoi, by zachowywała się jak przystało na członka ich rodziny. Sokuke podsłuchuje go i płonie z wściekłości. Nigdy nie lubił swojego ojca, ponieważ starzec uważa, że jest właścicielem swojego syna. Widząc, jak robi to samo z Aoi, Sokuke nie może dłużej kontrolować swojego gniewu. Staje w obronie swojej dziewczyny, prosząc ojca, by trzymał się od niej z daleka. Następnie idą razem na przystanek autobusowy, rozmawiając o wielu rzeczach. Sokuke przeprasza, że nie był za niej wystarczająco dobry. Aoi z kolei twierdzi, że prawie nic o nim nie wie, ale skoro stanął w jej obronie przed swoim ojcem, jest pewna, że jest dobrym człowiekiem. Nadjeżdża autobus Aoi, ale Sokuke nie pozwala jej do niego wsiąść, przyciągając ją do siebie i całując. Autobus odjeżdża, gdy oboje kontynuują pocałunek. Następnego dnia Aoi jest wniebowzięta. Dziękuję Yuto za radę, mimo że nie zadziałała tak, jak myślał. Powstrzymują się od mówienia o jego wyznaniu i angażują się w inne lekkie rozmowy. Za kilka dni Yuto ma urodziny i będzie miał okazję spotkać się z przydzielonym mu partnerem. Jednak w przeciwieństwie do Aoi, nie jest zbyt podekscytowany. Kiedy Sokuke i Aoi są na kolejnej randce, ona zabiera go do sklepu, aby kupić szalik za Yuto jako prezent urodzinowy. Potem idą do akwarium, ale Sokuke nie jest w dobrym nastroju. Aoi zauważa, że jest zazdrosny i przytula go, ponieważ jego zazdrość oznacza, że ją lubi. Sokuke uśmiecha się do niej po raz pierwszy i oboje się całują. W następnej scenie Aoi daje Yuto szalik. Ujawnia, że rozmawiał z wybraną partnerką, ale mieszka ona w innej części kraju, więc postanowili spotkać się latem. Ponieważ Yuto nie ma planów na swoje urodziny, Aoi uważa, że to świetny pomysł, jeśli zabierze go ze sobą i Sokuke. Początkowo randka jest bardzo niezręczna, ale chłopaki zaczynają rozmawiać, gdy Yuto odkrywa, że Sokuke wybrał jego szalik. Pod koniec godziny dogadują się całkiem dobrze, ale potem zostają sami bez Aoi. Yuto pyta Sokuke, czy wie, co Aoi lubi, a czego nie, jakie ma maniery, jakie są jej ambicje życiowe lub cokolwiek, co partner powinien wiedzieć. Sokuke jest winny tego, że nigdy nie zwracał uwagi na swoją dziewczynę, więc nie ma nic do powiedzenia. Z drugiej strony Yuto wymienia rzeczy, które lubi Aoi i wyjaśnia, w jaki sposób Sokuke może być za niej lepszym partnerem. W końcu dochodzi do kłótni i Yuto wychodzi. Przez kilka następnych dni nie przychodzi do szkoły. Pewnej nocy Aoi dowiaduje się, że Sokuke przenosi się do Tokio na lepszy uniwersytet. Spędzi tam kolejne 6 lat, więc oboje będą musieli być w związku na odległość. Aby uniknąć życia osobno, sugeruje, by zamieszkali razem. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy się pobiorą. W modzie 16-latków jest branie ślubu i zakładanie rodziny, więc Aoi zastanawia się nad tym. Aby oczyścić głowę, następnego dnia udaje się do wujka. Opowiada o swojej wybrance, która wyjechała za granicę, gdy byli jeszcze razem. Nigdy nie wróciła i jest szczęśliwą mężatką w Londynie. Według niego życie z Karami jest łatwe, jeśli jesteś z osobą, którą naprawdę kochasz. Mimo strachu, Aoi czuje się gotowa do rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu. W następnej scenie Sokuke i Aoi są w Tokio, uczestnicząc w wydarzeniu otwartego kampusu. Aoi nudzi się na wykładzie, ale widok Sokuke sprawia, że jest jej warto. Po wykładzie odwiedzają kilka miejsc, jedzą nowe potrawy i dobrze się bawią. Na koniec Sokuke zabiera ją do kościoła i daje jej małą budkę za kota, którą zawsze chciała mieć. Przynosi jej to radość, która zostaje zwielokrotniona, gdy znajduje w środku pierścionek zaręczynowy. Aoi mówi tak i oboje zaczynają przygotowania do ślubu. Aoi informuje również wszystkich swoich przyjaciół o oświadczynach, ale jej część wciąż czuje pustkę z powodu nieobecności Yuto. Gdzie indziej Yuto dostaje zaproszenie na ślub pocztą, ale nie reaguje na nie. Jest tydzień poprzedzający ślub i Aoi musi wykonać wiele pracy. Ale myśl o swojej najlepszej przyjaciółce nigdy nie opuszcza jej umysłu, ponieważ strasznie tęskni za Yuto. Co więcej, ona i Sokuke mają pierwszą kłótnię, kiedy on odmawia jej rozmowy z rodzicami i utrzymywania z nimi dobrych relacji. Aoi rozumie, że Sokuke nie lubi swojego ojca, ale sama również chce nawiązać kontakt z jego rodzicami. Sokuke nie chce jej słuchać
i ucisza ją za każdym razem, gdy rozmawiają o jego rodzicach. Drogie kolacje szybko stają się nudne, ponieważ okazuje się, że nie mają ze sobą wiele wspólnego. Pewnego dnia Aoi idzie do szpitala ojca Sokuke i rozmawia z nim o ślubie. Spotkanie przebiega pozornie dobrze, ponieważ w końcu zaczął szanować granice. Wychodząc ze szpitala, Aoi zauważa Sokuke idącego w kierunku biura ojca i podąża za nim. Podsłuchuje, jak błaga ojca o napisanie listu polecającego za przyjaciela w potrzebie. Wkrótce okazuje się, że wspomnianym przyjacielem jest Yuto, który ma guza mózgu drugiego stopnia. Nie masz pomysłu na prezent? Teraz już masz. MakeMe.pl. Jego leczenie może być przeprowadzone tylko w drogim szpitalu w Tokio, ale dzięki listowi polecającemu w końcu dostanie szansę na uratowanie życia. W następnej scenie Sokuke wręcza Yuto dokumenty i prosi go, aby nie tracił nadziei, ponieważ szanse na jego przeżycie są nadal wysokie. Tymczasem Aoi siedzi samotnie w parku, wciąż nie mogąc zrozumieć tego, co usłyszała w szpitalu. Ponieważ Yuto nie chce, by wiedziała o chorobie, postanawia udawać nieświadomą. Uświadamia sobie również, że kocha Yuto o wiele bardziej niż jej się wydaje. W końcu nadchodzi dzień ślubu. Goście przybywają na miejsce, gdzie wszystkie przygotowania są zakończone, ale panna młoda i pan młody spóźniają się. Na zewnątrz Sokuke spotyka Aoi i komplementuje jej urodę. Pyta ją, co sprawia, że jest smutna, mimo że ma całkiem dobre pojęcie, co to jest. Kiedy nie odpowiada, pyta, czy jest zakochana w Yuto. Aoi szybko zaprzecza, ale potem dotyka jej włosów. Sokuke już wie, co to oznacza. Mówi Aoi, że jej szczęście jest jedyną rzeczą, która się liczy i jeśli czuje, że utknie w małżeństwie bez miłości, powinna natychmiast uciekać. Obiecuje również, że zajmie się gośćmi i rodzicami, po czym zachęca ją, by się pospieszyła. Zalana łzami Aoi dziękuje mu i biegnie na lotnisko, gdzie Yuto ma lecieć do Tokio na operację mózgu. Spotykają się w terminalu i Aoi wyraża swoją miłość, tak jak Yuto w noc jej 16 urodzin. Początkowo Yuto wariuje, prosząc ją o powrót do kościoła. Ale w końcu jego marzenie się spełnia i dzielą się pocałunkiem. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia!